Siema, siema. Tutaj miał lecieć hymn Ligi Mistrzów, ale gdy wrzuciłem sobie już ten odcinek, wyskoczyły mi prawa autorskie. Pierwszy raz, odkąd nagrywam, jednak zaczynają blokować za hymn Ligi Mistrzów, a do tej pory tego nie robili, więc zaraz jak przejdę do komentowania meczu, to tam ogólnie odcinka, tam na początku było, że zostawiłem wam hymn Ligi Mistrzów, no ale musiałem to usunąć, więc wam nie zostawiłem, ale no szkoda. Bo do tej pory ani razu za to nie blokowali, teraz blokują, więc taki mały wstęp na początku tego odcinka, a teraz już w tym momencie was zapraszam na obejrzenie, lajkujcie, subskrybujcie. Przywitam was, hymn Ligi Mistrzów, bo Bartek Kostucha właśnie debiutuje w tych elitarnych rozgrywkach meczu jeszcze eliminacyjnym przeciwko Sportingowi. Witam was w kolejnym odcinku przygód mojego Bartka Kostuchy. Jezu, zacięło się, mam nadzieję, że to mi nie wywali. Mojego Bartka Kosuchy, jak to brzmi. Ale dobra, no, ten mecz Sportingu na początku, jakieś tutaj próby, jakieś tu niesamowite strzały, ale na razie przegrywamy. To jak widzicie, rozpoczynam od środka. Kostucha biegnie prawą stroną boiska. Stwierdził, że idzie sam. Czy sam coś ugra? Na razie ma dobrą akcję, jest w polu karnym. Kostucha, świetna akcja. Tutaj wycofanie i niestety. A może mogłem to kończyć. Ale jeszcze nie koniec tej akcji Midland. Piłka w ich. No, w ich posiadaniu. Tutaj Kostucha wymienia piłkę. Tutaj właśnie świetna akcja. Pyk, ładnie to idzie. No właśnie dostałem piłkę, świetnie się odwróciłem. Kostucha w polu karnym i w swoim debiucie w Champions League Bartek Kostucha strzela swoją debiutancką bramkę. Mamy to! Gol w Lidze Mistrzów. Ja wiem, że to są eliminacje, ale to jest Champions League, to się liczy. Witamy. Ogólnie pierwszy mecz 1 do 1. Więc w rewanżu będzie ciekawie. No, remis na portugalskiej ziemi jest naprawdę dobrym wynikiem, moim zdaniem. Zostaje zawodnikiem meczu, nota 9-0. I na razie kontynuujemy tą taką dobrą passę na duńskich boiskach. Myślę, że naprawdę jest aktualnie udanie. No i kolejne spotkanie ligowym, czas na taki mecz. No, z jednym z najlepszych drużyn w Danii, z Kopenhagą. Czy wygramy z aktualnym mistrzem? Fajnie by było. Wygrać. Oddać 3 celne strzały, 8 półnota. Myślę, że to jest do zrobienia. No i co? Lecimy. Taki mecz, trochę polski pojedynek. Kamil Grabara na bramce w Kopenhadze kontra Bartek Kostucha na napadzie Midland. No i to nasza pierwsza akcja, świetna naprawdę. A dlaczego tu nie ma gola? No nasz kolega z zespołu nie jest jakiś zbyt ogarnięty. W tej sytuacji mogłem strzelać, ale stwierdziłem, że podam krzyżakiem. Więc to była naprawdę dobra decyzja. Kolejne podanie Kostucha, czy wykorzysta trochę tej swojej szybkości. Ma tutaj niepilnowanego kolegę, tutaj odegranie i tu 1-0. Nie, Kamil Grabara broni. No jak tego, chłopie, nie trafiłeś? Taka akcja. No dramat, bo ogólnie przegraliśmy 1-0, a wtedy mogliśmy prowadzić. I niestety Kostucha bez gola w tym meczu. I następny mecz jest rewanżowy z Sportingiem. Zrobiłem sobie trening, żeby być w pierwszym składzie, bo to bardzo ważne spotkanie jest. No i czy nam uda się awansować dalej? Widzimy szatnie, tutaj jeszcze narady ostatnie. Kostucha tu wychodzi, tutaj się przechodzi, tutaj po raz drugi wychodzi, więc no naprawdę. Koło kogo siedzę, ja pitole. Nie umiem się wysłowić, polski język, trudny język. No i przegrywamy 2-0 ze Sportingiem ogólnie. Tutaj świetny mój odbiór, no i tu musi być bramka kontaktowa. Będzie asysta, nie ma asysty. No i trener mnie zdjął boiska. No i schodzę. Byłem chyba hamulcowym tej drużyny, bo jak szedłem, to oni wyrównali. Wygraliśmy po karnych, jesteśmy w kolejnej rundzie eliminacji, więc chyba Kostucha był tu jakiś hamulcowy. No nie, mogło być 1-2, ale ten kurde Koreańczyk nie trafił oczywiście. Ja nie mam dosyć z nim grania, bo on nie umie strzelać. Ja nie wiem, kto mu dał piłkę. Kto mu pozwolił być piłkarzem, bo co tu się dzieje? No i kolejny słaby mecz w naszym wykonaniu ogólnie. Może następne spotkanie będzie o wiele lepsze. Wchodzimy z ławki w meczu ligowym przeciwko Randers FC. Power Rangers, kurde. Jedziemy. Midland u siebie. Wchodzimy za Ola Brichelsa. Ola, koleś ma na imię Ola. Ola, ola, hola, ola. No to u nas tu by nie przeszło. No i dobra, lecimy z tym meczem. Kostucha ma piłeczkę. Poda do kolegi. Tutaj widzimy jego ruch do środka. Ładna wymiana piłki. I tym razem ten Koreańczyk też nie strzelił.
No przecież to jest tragedia, co jakiś Arek Milik z Korei jest. Nie mam pytań, ale lecimy z kolejną akcją. Kostucha idzie sam, lewą nogą, ta lewą stroną. Kostucha, ta indywidualna akcja naprawdę Polak świetnie idzie. Nikt go nie powstrzymuje, Kostucha w polu karnym, prawa noga Kostucha, co za akcja Kostuchy. Kapitalna akcja, kapitalna bramka, mamy brameczkę, 1-0. Tutaj była końcówka meczu, pusta bramka, ale już nie było miejsca, żeby pobiec. Dobra, uderzyłem, ale ten strzał był tragiczny i niestety nie strzeliśmy sobie drugiej bramki. Ale to już nie koniec tej akcji, Kostucha ma piłkę tutaj. Leci, jest faulowany i jest rzut wolny dla naszej ekipy, więc rozegraj na krótko. Uderzyłem technicznie za pola karnego, no i druga bramka w tym meczu, więc dublet z ławki Kostuchy, więc naprawdę świetny mecz. Tutaj na dole widzicie jego jeszcze celebrację tutaj przed przeciwnikiem, no naprawdę wejście smoka miał polski piłkarz, dał radę, wygrywamy. Naprawdę byliśmy takim jokerem, który wchodzi z ławki, jeszcze na dwie bramki. Zapewnia zwycięstwo swojej drużynie. Zawodnik meczu oczywiście Bartek Kostucha. Kto by inny mógł po takim naprawdę świetnym wejściu z ławki być niż on. No i gramy z PSV. Ostatnia runda eliminacyjna. Wchodzę z ławki. Na razie nie mam znowu tego pewnego miejsca. Wchodzę właśnie za tego Chongwe Sung. Sung, który marnuje wszystkie sytuacje, więc dobrze schodzić, byłobyś pewnie zmarnował na pustą bramkę nawet. No i dobra, fajnie było 6 gola. Pomóc naszej ekipie. I z takim zamiarem wchodzę na boisko. Tutaj rozegranie. Midland. Tutaj podaje Kostucha, ależ ma miejsca Bartek Kostucha w polu karnym. Lewa noga i jest brameczka. Znowu wchodzi z ławki i znowu strzela gola. Czyż on nie jest niesamowity? Najdługo nikt nie będzie pamiętał o Lewandowskim w kadrze. Kolejna indywidualna akcja Kostuchy. Kostucha w pole karne i prawa noga strzela. Może mógł podać, ale trochę się posępiłem. Niestety przegrywamy 2-1 w pierwszym meczu. No mogę chyba podać, no ale raz się podaje, raz się nie podaje. Niestety porażka. I przechodzimy do kolejnego meczu ligowego. Tym razem znowu z ławki. Nie wywalczyłem sobie pierwszego składu. Wchodzimy znowu za tego Koreańca, którego nie lubię. Mam taki koreańskie nazwisko. Więc myślę, że to jest Koreańczyk. No i dobra. Schodzi Cho. Cho. No i co? Dwa strzały celne. Dwa razy podaj. Tyle ode mnie wymagacie. Naprawdę. No i w tym meczu było słabo. Naprawdę to było jedno z najgorszych moich meczy Midland. Ale tutaj miałem świetną akcję, by 6 gola. Ale nie trafiłem. No to było to. Jedno z najgorszych spotkań w barwach Midland, bo mogę powiedzieć, tutaj kolejna akcja. Lewa noga, ale znowu broni ten bramkarz. Jak się cieszy, Boże Święty. No i to jeszcze ostatnia akcja. Tutaj podałem i nie ma gola. Szkoda, przegrywamy. Wejście takie, no nie najlepsze z ławki. Miałem dwie sytuacje, ale ogólnie grałem słabo w tym meczu. Nic nadzwyczajnego. Teraz przejść do kolejnego, ale widzę, że pierwszy skład mamy wywalczony. Cele spełnione, trener zadowolony, więc możemy zagrać w kolejnym meczu Medeland. A mecz z PSV, czyżby znowu był hamulcowym? Nie wiem, ale zostałem nominowany do nagrody zawodnika miesiąca. Nie wiem, czemu ten piłkarz obok mnie z Kopenhagi przypomina mi Marcina Burzyńskiego, dziennikarza Viaplay. Nie wiem, ale to może nie on. Tutaj przemawiamy przed kolejnym spotkaniem. Musimy wygrać, panowie. Liga Mistrzów przed nami. Let's go. Let's go, guys. Damy radę. Czy tym razem nie będę hamulcowym? Oby. Chciałbym nie być hamulcowym. No i dobra. 3, 2, 1. Niech to znika. No znikaj, no. Czemu ja tak długo to zostawiam? Tu już nie słuchałem hymnu Ligi Mistrzów. Albo słuchałem, ale nie chciałem wam tego zostawiać. No i dobra. Lecimy, trzeba pokonać PSV. Gramy na naszej duńskiej ziemi. No i rozpoczynamy od środka. Kostucha dostał piłkę i postanowił, że sam strzeli gola, sam meczu nie wygrasz. Ale idzie, idzie prawa strona. Tutaj miesza tu kółeczko, omija kolejnego rywala. Wchodzi w pole karne zaraz. Nie, jednak nie. Ależ akcja Kostuchy. Kostucha w polu karnym. No i o jeden dribbling za daleko. Mógł już uderzyć, ale nie uderzył. Kolejna akcja Polaka, no aktualnie gramy tragiczny mecz. Schodzimy do środka, podaję do naszego koreańskiego kolegi.
Ten tu wycofuje uderzenie i mamy bramkę 1-1. Olson, jak się nie mylę, więc jest szansa na awans. Mamy 79 minutę. I co? No i schodzę z boiska. Przegrywamy po rzutach karnych. Niestety nie zagramy w Lidze Mistrzów, zagramy w Lidze Europy. Byłem hamulcowy, ale tym razem nie awansowaliśmy. No trudno się mówi. Liga Europy też fajna sprawa. Liga Mistrzów najwyżej poczeka na mnie jeszcze rok. No i chyba to było tyle w tym odcinku. Czy ja tu jeszcze coś grałem? Nie. Po 7 meczach w lidze mamy 13 punktów. 3 punkty mniej niż Kopenhaga. W konferencji lidze jeszcze nie zagramy, bo to jest jeszcze faza playoff. Szkoda tej Ligi Mistrzów, no ale było blisko. Głupie PSV. A nie zobaczyłem, czy Kopenhaga awansowała. Tutaj widzicie, jak sobie radzę. No... gole w okienko będzie ciężko, sztuczki techniczne, dribbling, to damy radę. I więc myślę, że może Benfica do nas się zgłosi. Tutaj jeszcze statystyki, naprawdę mamy dobry początek w Midland. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego materiału. Trzymajcie się, do następnego. Na razie.